Trzy światła Adwentu to, to takie trzy szczególne osoby dla mnie. I, I chyba już większość wie jakie to osoby. I w kolejności w niedzielę mówiliśmy o Janie Chrzcicielu, wczoraj o Maryi, a dzisiaj nam Zachariasz został, ale zanim pójdziemy do Zachariasza. To takie mega krótkie rezimę. Jan chrzciciel. Znamy tą postać, natomiast dlaczego on jest światłem? Myślę, że Jan chrzciciel. Dlatego jest światłem, bo Jan chrzciciel to jest prorok, który jest chyba najbardziej przeźroczysty. I najpiękniej to widać w tej scenie, jak on stoi ze swoimi umiłowanymi uczniami, Andrzejem i Janem. I przechodzi Pan Jezus i Jan Chrzciciel mówi głośno. Oto baranek Boży. Daj jednoznaczny komunikat, że Jezus z Nazaretu jest barankiem, jest Mesjaszem. Jego uczniowie poszli za Jezusem. Jezus się odwraca i pyta, czego chcecie, czego szukacie, kogo szukacie. I oni odchodzą. Zostali z nim inni uczniowie, ale wielu odeszło. To jest to, to, jest to bycie przeźroczystym. I, I to nie jest tylko kwestia kapłanów, biskupów, yy, Ludzi, duchow osób duchownych, to jest kwestia każdego z nas. Jan swoim życiem pokazał bardzo ważną rzecz. Mam być przeźroczysty. Jak ktoś patrzy na mnie, ma widzieć Jezusa. Nie mogę zasłaniać Jezusa. Jako kapłan, jako osoba świecka, nie mogę. Jezusa zasłaniać swojemu mężowi, czy żonie, dzieciom, sąsiadom, znajomym w szkole, w pracy, na uczelni. Nie mogę zasłaniać Jezusa swoją posługą w takim czy innym duszpasterstwie, wspólnocie. Jeśli to robię, to muszę się z tego nawrócić. Pozasłaniam tego, który zbawia. A ja mu przeszkadzam. I wiem, co mówię. Bo, bo często zasłaniam Pana Jezusa. Trzeba to sobie uświadamiać. Ja teraz zapomniałem. Biskup Ryś wspomina dwunastowiecznego mnicha, który bodajże Bernarda, ale, ale to nie jest ten z Klerowo ani ten ze Sieny. I i on fajną rzecz powiedział ten, ten zakonnik. Powiedział, że my chrześcijanie jesteśmy jak karły, które siedzą na grzbiecie olbrzymów. I Jan Szciciel to jest jeden z olbrzymów. Jeden z olbrzymów Biblii. Ekonomii zbawienia, ale on dodaje, że karły siedząc na olbrzymie są troszkę wyżej i dzięki temu, że siedzą na olbrzymie, widzą więcej. Jan nie widział wszystkiego, był olbrzymem, ale nie widział wszystkiego, bo był z pogranicza jednego i drugiego przymierza. I my jesteśmy takimi karłami. I, i, I dlatego Pan Jezus mówi, że najmniejszy w królestwie jest większy niż Jan. Bo, bo jesteśmy już, mówiliśmy o tym w niedzielę, w tym nowym przymierzu, jesteśmy, mamy sakramenty, mamy Jezusa. To jest całkiem inne wejście w tą relację z Bogiem, ale to nie zmienia faktu, że jesteśmy tym karłem. No, mega mnie to poruszyło i coś w tym jest. I Jan chce, żebyśmy wchodzili mu na grzbiet, na barana, i mówi: Weź mu cały, całe to moje bogactwo, jakim było moje pokorne życie i, i ta cicha śmierć, wspinając się na mnie, popatrz. Szukaj Jezusa. Wystarczy? Maryja. Wczoraj nie powiedziałem o jednej kwestii, która jest dla mnie też istotna. Ja to sobie tak wymyśliłem trochę, ale myślę, że to ma sens. Pamiętacie tą scenę, jak Maryja z Józefem szukają trzynastoletniego Jezusa? I znajdują go, i ona mówi: Synu, czemuś nam to uczynił. I pamiętacie scenę, yy, zwłaszcza procesu biczowania Drogi Krzyżowej śmierci pana Jezusa? Maria tam cały czas gdzieś, gdzieś jest. Patrzy na to. I wiecie co? Jak ja kontempluję te dwie sytuacje, to sobie wtedy myślę, że Maria to była pierwsza osoba w kościele, która odmawiała koronkę. I ona szła i szukała z Józefem Jezusa i powtarzała: Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. I patrzyła, jak Jezusa mordują i mówiła: Jezu, ufam Tobie. I patrzyła, jak jej syn się wykrwawia, dusi, i mówiła: Jezu, ufam Tobie. Nie rozumiała. To jej się nie mieściło w głowie. Ale ufała. Jest światło. To nie jest jakiś przytyk do kobiet, ale kobiety to tak mają, że muszą mieć szybciej, więcej, tak jak sobie wymyśliły. Ciągle się złoszczą na pana Jezusa, bo on nie chce tego zrobić tak. No nie, i dobrze, że nie chce. Włace ci też tak mają, ale... ale to jest słabe. To jest słabe, bo. Pozwólmy Panu Bogu działać po jego, według jego planu, według jego woli, i, i zobaczymy te wielkie rzeczy pamiętacie nazaret wczorajszy. Zapadła dziura, to, no po prostu nic wielkiego się nie wydarzyło. Nikt wielki się nie wywodził z Nazaretu. To była po prostu wioska, większa wioska, to nawet miasto nie było. I Pan Bóg posyła Gabriela, wypiera Maryję, i co do niej mówi? Pan z Tobą dzielny wojowniku i powołują z tego nazarytu i podnosi do tej wielkiej chwały i godności To jest to światło To jest ta Maryja która chce nam co powiedzieć co nam pokazać Boga nie obchodzi za kogo ty się masz Boga nie obchodzi to, co ci wmówili. Boga nie obchodzi to, że może myślisz o sobie, że jesteś nikim, że jesteś śmieciem. On przychodzi do ciebie dzisiaj, posyła ci dzisiaj anioła i mówi: Mam dla ciebie prezent. Mam dla ciebie życie na pełnej petardzie. Wchodzisz, czy dalej jęczysz i robisz z siebie męczennika, najbardziej nieszczęśliwego na ziemi? Wybór jest po naszej stronie, po twojej i mojej. Maria wskoczyła w to szaleństwo. I cały czas szeptała: Jezu, ufam Tobie. Jak opowiadam o Maryi, to zawsze mi się przypomina jedna scena z pasji Mela Gibsona. Jak oglądam, film i przychodzi ta scena, to ja po prostu rozpływam się. To jest ta scena, bodajże ona już jest taką retrospekcją z, z, z podróży, z, z trasy drogi krzyżowej. I Pan Jezus upada pod krzyżem. Jest taki flesz do tyłu, jak w Nazarecie jeszcze mały Jezusek uczy się chodzić i przed domem gdzieś tam w obejściu domku w Nazarecie idzie i przewraca się i tam jest taka scena z świetną muzyką, jak Maryja biegnie, potykając się z łzami i, i dobiega i pada przed tym Jezuskiem i Go podnosi i Go przytula. To jest niesamowita scena i, i po co o niej mówię, bo... No nie wiem... Ale ja to chyba nigdy tak pana Jezusa nie zgubiłem jaką ona. Biegłeś kiedyś tak jak Maria, z łzami? Bo Jezus cierpi, boś go Maria powiedzmy go nie dopilnowała. Cierpisz, biegniesz ze łzami do Jezusa, bo go gdzieś zgubiłeś w życiu? Pamiętam mojego starego proboszczon. Czasami wspominał przed wielkimi świątecznymi spowiedziami, że żal to jest wtedy, jak ci łza nie po policzku. Ja jako dzieciak się zmuszałem, żeby mi się uzalała, Tak sobie myślałem. <grym> ale coś w tym jest. Jak spowiadamy jako prezbiterzy, tak jak ktoś płacze po drugiej stronie, to jest petarda. To jest właśnie to, Jezus zgubiłem cię, i tym moim grzechem cię tak poturbowałem. Ale chcę to zmienić. Dobrze, bo już 15 minut, a myśmy z Zachariasza nie zaczęli. Amen. Moi drodzy, ja jestem, mam fiksację na punkcie imion Jan, Maryja, Zachariasz. I popatrzmy dzisiaj na symbolikę, na znaczenie imienia Zachariasz. To jest przewielka prze, prze symbolika która mnie osobiście bardzo dotyka. I popatrzmy. To Zachariasz z hebrajskiego Zekariach czy Jachu oznacza Jachwę pamięta. Jachwę pamięta. To przez cały czas będzie nam potrzebne. I popatrzmy, że o tym Zachariaszu, w ogóle jak się przygotowywałem, to sobie myślę, co ja narobiłem? Nigdzie o tym Zachariaszu nic nie mówią. Nikt o tym nie pisze. Otwieram YouTube' jakieś dwie konferencje. Jak piszesz, Maryja jest kilka tysięcy, wpisujesz Zachariasz, dwie ciężko znaleźć. Co ja tu będę mówił sobie, myślę. Ale nie wiem dlaczego, ale, ale ten Zachariasz mi jest bardzo bliski. Bo Jan, Maryja to, to są takie y, trochę nieskalane postaci. Takie. No, takie bezrysy. Natomiast Zachariasz to jest taki grzesznik. Taki grzesznik, którego Bóg kocha. I, i, i chcę na koniec tej rekolekcji właśnie <coughs> popatrzeć na tego Zachariasza, czy, czy złapać go za rękę i podziękować mu, że on był. I, i popatrzmy. Pismo Święte mówi, to jest zaraz pierwszy rozdział Łukasza. Jest, i, I ta scena z Zachariaszem jest przedzielona sceną zwiastowania. Jest scena, jak do Zachariasza przychodzi anioł. Gabriel, jak przychodzi do Maryi Gabriel i jest scena, jak ym, jest obrzezanie, nadanie imienia Janowi Chrzcicielowi. To są w zasadzie dwa teksty, w których mamy Zachariasza. Ale naprawdę to jest to tak piękne teksty, tak głębokie teksty, że zachwyciłem się tym. I popatrzmy, że ja nie będę całego tego tekstu czytał, bo to jest kilkadziesiąt wersetów, ale to są naprawdę mocne teksty. I co się dzieje? Zacznijmy od tego, że Zachariasz jest kapłanem. Trochę to inaczej to kapłaństwo wyglądało niż to dzisiejsze, ale właśnie jest kapłanem. I jego, jest z rodu Aarona i ze zmiany Abiasza. I tych kapłanów było tak dużo, że nie raz w roku, kapłan w Starym Testamencie, raz w życiu mógł wejść do przybytku, okadzić ołtarz. I losowali, kto jeszcze nie był, aż, aż każdy, każda zmiana, każde pokolenie. Ród, przepraszam, po kolei będą mieli wszyscy kapani okazję choć raz w życiu wejść do miejsca najświętszego. I no, no, Zachariaszowi się tak zrobiło, że on był już starcem, jak mówi Biblia, gdy przypadł na niego ten los i wypełnia tę ten, 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 liturgię. No, to było wielkie wydarzenie, wielkie. No coś wielkiego dla kapłana. No nic większego nie mogło się przydarzyć takiemu kapłanowi w Starym Testamencie. I Zachariasz przychodzi i, i, spotyka, i spotyka Pana, Pana Boga w tym, w, tym, w tym obrzędzie, w tej liturgii, w tym Gabrielu. Ale zanim to, to uwaga, co się dzieje. Zachariasz i Elżbieta mieszkają w tym ain Karim i on jest bardzo, to jest bardzo podobne do wczorajszego Nazaretu. On jest kapłanem, czyli to jest taka trochę już wyższa kasta w społeczeństwie. Ale co się dzieje? Oni nie mają potomstwa, bo Elżbieta jest niepłodną. I to powoduje ogromne perturbacje życiowe. Takie społeczne, takie mentalne. To jest, to jest wielkie przekleństwo, gdy małżeństwo nie ma dzieci. Upatrują, upatrywano w tym nawet jakieś, jakieś grzechy, jakąś nieprawość, że Bóg zamykał ono jakby za karę. To jest takie rozumienie Starego Testamentu. I teraz popatrzmy na kapłana Zachariasza, który nie może mieć dziecka, które w tamtym czasie to jest znacznie więcej niż mieć dzisiaj dziecko. To była gwarancja, że na starość ktoś się mną zaopiekuje, i tak dalej, i tak dalej. I to jest pewne, że on się na pewno dużo, dużo modlił, i dziecka nie ma. Tyle modłów, a Pan Bóg go nie słyszy. Ja to tak widzę, że Zachariasz yy, tym wszystkim się zmęczył. On stracił nadzieję, że będzie miał syna, a może nawet więcej, tak się. Troszkę obraził na Pana Boga, tak się zamknął. Bo ja tyle lat się modliłem, i teraz jestem starcem, nie wiem, miał 60 lat, 70, i nie dałeś mi syna. Ale Ty jesteś Boże, za te wszystkie modły, za tą moją profesję kapłańską, nie dałeś mi syna. Tam w środku był wielki problem. I on się tym problemem zafiksował, zakręcił się wokół tego braku potomstwa. I w którymś momencie ten zachariasz traci Boga. I niby się modli, ale tak naprawdę nie modli się do Boga. Niby wykonuje te rytuały, niby te obrzędy, ale się nie modli do Boga, bo Bóg nie dał mu syna, bo Bóg go oszukał. Bo Bóg go zostawił. Bo Bóg uczynił z niego pośmiewisko. Bo Bóg pozwolił, żeby stał się przekleństwem w społeczeństwie. Mamy ten Nazaret. Ta zapadła dziura. Zacharz to kopiuje. Taki, taki naprawdę we własnych oczach sponiewierany człowiek przychodzi. Odprawić tą ofiarę w miejscu najświętszym. I co się dzieje? On ma na imię Jahwe, pamięta. Rozumiecie to? On codziennie, jak ktoś do niego mówił, Zachariasz, Zekar Jechu. On sobie, on sobie w duszy myślał: Bóg Jahwe pamięta, przecież on mnie oszukał. Ale mi pamięta. Jego imię było codziennym przypominaniem: Bóg o tobie pamięta. On sobie dodawał: Bóg o mnie zapomniał. Masz coś takiego? Dzisiaj jest mnóstwo ludzi, którzy właśnie tak myślą. Tak myślą o sobie: Bóg o mnie zapomniał. I to jest dramat. Ja to ostatnio powtarzam, bo mnie to przygniotło, jak się dowiedziałem. Jeden z profesorów KUL od psychologii mówi, że co czwarty człowiek dzisiaj, nie gdzieś tam w Polsce, ma problemy około depresyjne. Odliczcie sobie w ławkach, która to jest czwarta osoba. Statystycznie tak dużo ich jest. To nie są żarty. Skąd to się bierze? Rozmawiałem ze znajomym z Warszawy, z księdzem Michałem, i on mówi: Słuchaj, w Warszawie jest tak wielki problem z młodzieżą mają takie depresje mają takie kłopoty psychiczne że psycholodzy, terapeuci, psychiatrzy nie wyrabiają. Mało tego, jak ktoś przychodzi do terapeuty i w trakcie trwania terapii ma próbę samobójczą, to pociągają do odpowiedzialności terapeutę. Mówi: Słuchaj, jest kryzys w Warszawie, bo nikt nie chce się zajmować nastolatkami. Nastolatkowie są zostawieni na zagładę, bo terapeuci wolą mieć czyste ręce i sobie nie zapaskudzić CV. Rodzice ich nie mają dla nich czasu, albo ich nie ma. Terapeuci dla nich nie mają czasu, a Kościół to sami pedofile. Trzy osoby z klasy jest zapisane w Warszawie na religię. W Warszawie i w Krośnie trochę więcej, ale wszystko przed nami, jak nie zakaszemy rękawów. To pokazuje coś naprawdę strasznego. To jest jakaś makabra. Skąd to się bierze? No właśnie stąd Bóg o mnie zapomniał. Tata, mama o mnie zapomnieli. Świat o mnie zapomniał. Jestem śmieciem. To są słowa osób, nie tylko młodych, które przychodzą i już i, i ra, szkoją ratunku. I Zachariasz ma taki problem. A Pan Bóg mówi, człowieku, pamiętam o Tobie. Człowieku Jezusa posłałem na ziemię. Pozwoliłem Go zabić. Tak bardzo o Tobie pamiętam. Tak bardzo mi zależy, żeby cię uratować, że mój największy skarb wydałem, zapłaciłem, straciłem, żeby odzyskać perłę, którą ty jesteś. I to jest ten kłopot, żeby przebić się przez to kłamstwo diabła, które jest w nas. Że Bóg zapomniał, i On ci posyła Jezusa, On ci posyła aniołów i będzie walczył i przypominał: Wcale nie zapomniałem. Światło, jakie daje nam Zachariasz, na razie go nie widać, ale już powoli. I teraz Pan Bóg chciał mu dać syna, bo Pan Bóg pamięta, ale Zachariasz się zamknął, zablokował, wyizolował. Pan Bóg musiał czekać, aż on przyjdzie do miejsca najświętszego, które było czymś w rodzaju jakiegoś egzorcyzmu, nie wiem, coś takiego. I ten Gabriel, ten anioł odblokował w końcu z Zachariasza. Bo Pan Bóg pamięta. I popatrzmy, że my tacy jesteśmy. Przypomina mi się tutaj, Łukasz, 15 rozdział, przypowieść o dwóch synach i miłosiernym ojcu. Większość z nas, jak tu jesteśmy, podejrzewam, jesteśmy bardziej podobni do starszego syna, a nie do tego młodszego który się sponiewierał i, i no właśnie, i zszedł na manowce. I ten starszy syn zawsze jest przy tatusiu i wcale go nie kocha. Jak przychodzi tamten, to wywala z siebie tą żółć i mówi: Mnie nigdy nie dałeś koźlęcia. Stary chłop, który za chwilę odziedziczy po ojcu wszystko. On mówi do ojca: Koźlęcia mi nie dałaś. Ojciec nawet nie podejmuje tego wątku, bo to było tak infantylne. Po co miałem ci dawać? Trzeba było sobie wziąć: to jest też Twoje. Tylko starszy, a tak naprawdę taki zakompleksiony chłopiec, który, który siedzi w tym domu, jest niespełniony, nieszczęśliwy. To jesteśmy my. To jestem ja, Ty. I można być przy ołtarzu codziennie i można siedzieć w ławce, być we wspólnocie, genialnie śpiewać, prowadzić różne posługi i być tym starszym synem, który nie ma relacji z ojcem. I to jest dramat. I można całe życie być przy ojcu, być w kościele i nie mieć relacji z Jezusem. I to jest Najgorsze, no co może się stać. I Zachariasz to ma. I on przychodzi, składa tą ofiarę, okadza ten ołtarz, cały ten obrzęd. I pojawia się Gabriel. uwaga, co mówi Gabriel? Gabriel przychodzi i mówi do Zachariasza: Nie bój się. Nie bój się. To jest bardzo ważne. Nie Gabriel, Bóg wie, że największy problem człowiek ma ze strachem. To nie dzieci się boją, każdy z nas się boi. Boisz się, że to czy tamto stracisz, to czy tamto ci się zniszczy. Boisz się o męża, o żonę, o dzieci, o dom, o mieszkanie. Kupisz sobie nowy samochód, ktoś o niego, boisz, że ci podrapią albo ukradną. Masz firmę, masz dużo rzeczy, musisz tego pilnować, jest strach? Ten, tamten sąsiad chory, wujek chory, boisz się, że ty będziesz następny? Wspominałem w niedzielę, że tato idzie na badania i dzięki Bogu wykluczyli raka. Ale zostaje. Tam z tyłu głowy zostaje strach. I Gabriel przychodzi i mówi w imieniu Boga: Nie bój się. Egzegeci policzyli podobno 365 razy w Biblii jest użyte słowo Nie bój się. Ile jest dni w roku? Tyle samo. Pan Bóg na każdy dzień daje Ci jedno Nie bój się. Nie masz się czego bać. Masz potężnego tatę w niebie. I niektórzy z was mają dzieci. Jak dziecko się chowa pod takim płaszczem, gdzie mama i tata stwarzają atmosferę bezpieczeństwa, mówią: Nie bój się, chronię cię, nic ci nie grozi. Jak się rozwija takie dziecko? Genialnie! A jak dziecko nie ma poczucia bezpieczeństwa, jak dziecko zaczyna się bać. To się dzieje o dziwne rzeczy traci mowę, karłowa łapie choroby, bo się boi. I tak samo jest z nami. Jak ty nie wiesz, że Jachwę pamięta, i że Jachwę o Ciebie się troszczy, walczy, opiekuje, i mówi Ci codziennie, nie bój się. On ci codziennie szepcze sto razy, nie bój się. Słyszysz? Jak nie słyszysz, to będziesz się bał. On mówi: Otwórz Biblię i zobacz. I zobacz, co tu jest. Tu jest napisane, ile razy o ciebie walczę. Zobacz, jak ja sobie ubrudziłem ręce. Zobacz, jak ja sobie dałem przybić ręce, nogi do krzyża. Tak bardzo walczę o to, żebyś nie musiał się bać. I Zachariasz. Przy tym ołtarzu, anił pierwsza rzeka mówi Zachariasz, już się nie bój, wystarczy Twojego strachu. Bóg przyszedł ci powiedzieć, że pamięta, i da ci syna. A Zachariasz mówi: Mi nie, bo ja jestem nikim. Jestem za stary. Moja żona jest za stara. Chyba pomyliłeś adres. Nie uwierzył. Zachariasz nie uwierzył. I tu jesteśmy do Niego podobni. Naprawdę jesteśmy bardzo blisko Boga, skoro tu siedzisz. I może być tak, że Pan Bóg Ci mówi: Wyciągnę cię z Twojego Nazaretu, wyciągnę cię z tego Twojego zapomnienia, z tego Twojego dołu, z tych Twoich kłopotów. Tylko uwierz. Wierzysz? Dzisiaj jechałem w radiu. Jechałem w samochodzie, słuchałem w radiu wywiad z podejrzanym nawet ordynatorem i tam z kapelanem i z innymi osobami ze szpitala. I oni tam opowiadali właśnie o pacjentach, którzy mając tak naprawdę wyrok, bo rak to jest wyrok, Niektórzy z nich miażdżą ich swoją ufnością. I pani doktor mówi: Ja się modlę za moich pacjentów, nie tylko ich leczę, ale jak przychodzę i widzę, jacy oni są spokojni, to to jest cud. Powiedząc, że mam raka trzustki, po ludzku nie można się nie bać. Nie można być spokojnym. To jest. Tykający zegarek, który zaraz stanie. To jest właśnie to. Tak mają dzieci Boga. Tak mają ci, którzy ufają. Choćby miał term terminalną chorobę, choćby na bombie siedział, jak Maksymilian, będzie miał pokój serca i Bóg chce nam to dać. i Bóg mówi przez Zachariasza dzisiaj do nas. Dość lęku. Bóg dzisiaj mówi w tego wieczoru uwielbienia, zaraz będzie nam tutaj, mówił to przez y, obecność w Eucharystii. Wyrzucam, mówię precz demonowi lęku. Ale może tak jak Zachariasz powiedzieć: nie wierzę. Mój lęk to już jest taki beton, że nikt go nie rozkruszy. I co się dzieje dalej? I Pan Bóg nie zapomina, i co się stało z Zachariaszem. Gabriel go kopnął. Gabriel co mu zrobił? Nic. Powiedział: A i tak będziesz miał syna i dasz mu imię Jan, bo Pan Bóg pamięta. Pan Bóg pamięta, jak ty się modliłeś, jak ty błagałeś, i On ci obiecał, że będziesz miał syna. I teraz ci go da, nawet jak ty nie wierzysz. Zachariasz nie wierzył w siebie. Zachariasz nie wierzył w to, że Jahwe pamięta, ale Jahwe wierzył w Zachariasza. Jahwe wierzy w Zachariasza. Jahwe wierzy w ciebie i we mnie. I to jest totalnie niepojęte. Ty mówisz: nie wierzę? Chociaż spędziłem tysiące godzin na modlitwie, nie wierzę, że możesz zmienić moje życie. A on mówi: ale ja wierzę w ciebie. I żebyś to pojął, to ja ci rekolekcję zrobię i gębę ci zamknę. I Zachariasz wyszedł niemy. Podobno też głuchy był. I wszyscy się dziwią. A Zachariasz się zbliżył do żony i dziecko się poczęło. Fajne, że Elżbieta to poświęcona Bogu. Jest to jakaś Ela, masz piękne imię. Moja mama to jest Ela. Poświęcona Bogu. I rodzi się Jan. Ale zanim się Jan urodził, to było 9 miesięcy rekolekcji. Ostatnio była u mnie siostra. Ona ma takie parcie ciśnienie, teraz na macierzyństwo. Ja mam taką figurkę niepokalanej w pokoju na ławie. Ona tak patrzy na tą Maryję i mówi, ona wtedy była w ciąży? Jak pierwszy raz pomyślałem, i patrzę się na tą figurkę, ja i zamyślę, niepokalana, to jest przedstawiona w ciąży, czy jeszcze nie? I tu są pewnie ojcowie, na pewno. I pamiętasz, jak kładłeś rękę na brzuchu żony i dzidziuś był, ruszał się, kopał. Wyobraź sobie Zachariasza. I on patrzy, jak łono Elżbiety rośnie. I zaczynał wierzyć. I te wszystkie modlitwy... Które w nim były, to słowo, z którym był na, za pan brat od, od chłopca, od szkoły rabinów, do którego wysłali, jak miał 12 lat, to słowo zaczęło w nim żyć. Bo uwierzył. Bo uwierzył, że Jachwy pamięta. Miał dziedziusia w brzuchu Eli. To był taki konkret, że roz, rozwalił każdy beton. I nic nie mógł powiedzieć. I milczał. I Pan Bóg czasami musi nam zamknąć buzie. Może nie dosłownie, ale czymś, jakąś sytuacją, jakimś kryzysem. W niedzielę mówiłem o tym zaoraniu. Czasem musi ci coś zabrać. Coś, czasem musi się coś sypnąć, żeby cię po prostu zatkało. I zaczynasz myśleć, o co chodzi, gdzie był błąd? I myślisz, i milczysz, i myślisz, i zaczynasz słyszeć, jak Jachwę mówi: Pamiętam, tyle się szarpałeś, tyle było w twoim życiu nerwów, lęku, strachu, takiego histerycznego szarpania się, żeby to utrzymać. A ja cały czas byłem obok i mówiłem, pozwól, że ci pomogę. Ale ty wtedy nie chciałeś. Ja się podzielę taką y, scenką. Y, nasza Szkoła Nowej Ewangelizacji prowadzi od lat wakacyjną ewangelizację Bieszczadów. Y, głównie ostatnimi latami jesteśmy na zaporze w Solinie. I, i w tym roku mieliśmy podobne w sumie taki, y, taką inscenizację performers, jak w tamtym roku. Taka długa strefa na kilkadziesiąt metrów, rozłożeni ewangelizatorzy i różne tam takie rzeczy, ale częścią tego, tego, jakby wydarzenia, był taniec uwielbienia. I tam przyjechaliśmy rano, no to lipiec gorąco, rozłożyliśmy cały sprzęt, podest, scena, rozłożyłem tam sprzęt nagośniający. I przyszło, przyszedł deszcz ulewisty deszcz na młotny deszcz I ja tak ganiam, zasłaniam te głośniki tą elektronikę, mikrofony nam pozalewało, no horror jak ktoś ma elektronikę z kilkadziesiąt tysięcy to wie, że to trochę boli i ja już to wszystko ponakrywałem tak właśnie szarpałem się i dalej lejemy, już wszyscy przemoszeni. Wszystkie dosłownie nie ma na nas suchej nitki. 15 czy 20 takiej ulewy, że po prostu nie ma się gdzie schować. No, nie się na zaporze schowasz w 70 osób czy 80. No i my tańczymy. Znaczy, oni tańczą, a ja się szarpię i zasłaniam to wszystko. Skończyłem już. Stanąłem tak przed barierką w kierunku wody. Wyciągnąłem ręce i powiedziałem. Dzięki Boże. Super ewangelizacja. Taki wnerwiony. Wygarnąłem mu solidnie. Zeszło ze mnie powietrze. I tak trwamy w tym uwielbieniu. I w końcu dotarło do mnie, że jestem głupi. I mówię, no dobra, tak też jest fajnie. Ale wiesz co, jakbyś mógł, to, to ten też byś uspokoił. I płyną mi to takie łzy jak grochy. Pan mi uwolnił od mojego yy, ego. I tak go poprosiłem. Tak, jakbyś w Twoje imię tą burzę uspokoił, to, to my byśmy zrobili to, co przygotowaliśmy, ale jak chcesz. No i ledwo się skończyłem modlić. Zaczęło się uspokajać, a za kwadrans wyszło słońce i nas wysuszyło. Pan Bóg nas tak wtedy przeorał. To było dla większości z nas takie doświadczenie Boga, że. Taki, takie rekolekcje w rekolekcjach. I czasem tak Pan Bóg musi nas zatkać. I powiedzieć przestań. Stań z pustymi rękami, że mógł je napełnić. I tak jak z Nazaretu wyciągnąłem Elż Maryję. Największy Jezus tam żył. Tak jak z Zachariasza, który był pośmiewiskiem Wajny Karim, uczyniłem ojca największego z proroków. Tak samo mogę tobie dać więcej niż marzyłeś. Zachariasz miał, chcia chciał mieć tylko syna, a dostał największego proroka. Jest potęga Boga. Orety. Przechalowałem stanowczo. Muszę lądować, wiem. Mm. Ostatnia rzecz, naprawdę ostatnia. I co się dzieje, jak, jak. No, nie no, przedostatnia. I co się dzieje, jak z, z, y, chcą obrzezać Jana? Jan jest niemy, i wszyscy mówią: No to Jan będzie miał, to Zachariasz będzie miał na imię. A Elżbieta mówi: Nie, Zachariasz, co ty, zwariowałaś? To wbrew naszej tradycji, w waszym w domu nie ma żadnego Jana, tylko są same Zachariasze, no to, to będzie Zachariasz. A ona mówi, zapytajcie ojca. I, I Zachariasz pisze na tabliczce. I ważny jest oryginalny tekst. Jan jest mu na imię. Nie będzie. Zachariasz tylko napisał, że to jest Jan. Bo Bóg powiedział, że on jest Janem. I teraz uwaga, to jest niesamowicie ważne. Co się dzieje? Pan Bóg stwarza, Pan Bóg daje i Pan Bóg to nazywa. I dzięki temu to jest, że On to dał. I to jest podstawowa prerogatywa, że Pan Bóg to najpierw dał i ty to, ja to mamy, dlatego że On się tym podzielił. Ale to nie jest moje. Osiągnąłeś coś w życiu, chwała Bogu, pewno się napracowałeś, ale to On. Jest Panem, Właścicielem. Tobie to wypożyczył. Jak Jan napisał to, co powiedział mu Gabriel, to dokładnie mu powiedział i nazwiesz go imieniem Jan. Czyli Bóg jest hojnością. Bóg jest obfitością. Bóg jest miłosiernym dawcą. To znaczy imię Jan. I gdy Jan to napisał na tabliczce, usta mu się otworzyły. On chyba myślał, że do końca życia nie będzie już mówił. Jak mu się otworzyła buzia, to wyśpiewał kantyk: Maryja i On. Tylko są dwa takie teksty w Biblii. Ten grzesznik, ten przestraszony zachariasz, ten niewierzący zachariasz, który kilkadziesiąt lat się modlił i nie wierzył, wypowiada jedną z najpiękniejszych modlitw. Naszpikowaną cytatami ze Starego Testamentu. To są te rekolekcje dziewięciomiesięczne. I on to wyrzucił z siebie z radością. I dlaczego o tym mówię? Bo jak my usłyszymy od Boga: Ja pamiętam, ja Ci dam więcej niż marzyłeś, i otworzymy się i uwierzymy, że tak będzie, to to zawsze prowadzi do uwielbienia. Kto poznał miłość, dobroć Boga, kto spotkał się z miłosierdziem Boga, na przykład w konfesjonale, będzie błogosławił. Błogosławiony Pan Bóg Izraela. Nie wchodzimy w ten tekst, bo by nam zeszło kolejne 40 minut. Zrób to w domu, ale widzisz to? Masz tak? Kiedy ostatni raz wybuchłeś uwielbieniem? Przypomnij sobie, jeśli był taki moment, to go pamiętaj. Bo to był moment, kiedy doświadczyłeś Boga. I popatrzcie, że Pan Bóg nie zakłada Zachariaszowi gorsetu, nie wciska go, jak ma się zachować, jak masz uwielbiać. Zachariasz zrobił to spontanicznie. Ta modlitwa wyszła z niego, wypłynęła. Karmisz się słowem, żyjesz słowem, to będziesz uwielbiał jak Zachariasz, to będziesz doświadczał rzeczy jak Zachariasz. No dobrze. Trzy światła Adwentu. Jan Chrzciciel, który jest olbrzymem, i mówi wejdź na mnie i zobacz dalej, niż czubek Twojego nosa. I Maryja, z tego Nazaretu, która mówi wielbi dusza moja Pana, Bóg jest naprawdę wielki a ja chcę być Jego służebnicą, Jego niewolnicą. Trzecie światło, Zachariasz, grzesznik jak Ty i ja, który udaje, że wierzy, a tak naprawdę to jest przestraszony i się boi. I Pan Bóg Ci mówi dzisiaj, nie musi tak być. Nie musi tak już być. Pozwól, że Cię uwolnię od lęku. Pozwól, że od dzisiaj, od dzisiaj ciągle będziesz żył w przeświadczeniu, że Jachwę pamięta, bo kocha, bo kocha. Jachwę pamięta, bo kocha i nie może przestać kochać. Ale woła dzisiaj, jestem niekochany. Jest cała zgraja starszych synów w domu Ojca, którzy mnie nie kochają i będą się bali. Ale jeśli uwierzą, jeśli przyjmą słowo zwiastowania, jeśli uwierzą, że w ich życiu może się ta niepłodność, ta jałowość, ta byle jakość. Zamienić w zachwycający ogród, to to się stanie, bo ja, Bóg, o tym zapewniam. Amen.